Więc ty, Piotrze, nie znasz Jezusa? Przed kilku godzinami obiecywałeś iść za nim do więzienia, nawet na śmierć, a teraz przysięgasz, że go nie znasz. Więc ty doprawdy nie znasz tego, który cię naznaczył na swego następcę na ziemi? Który cię tak czule żegnał przy ostatniej wieczerzy? Piotrze! Piotrze! Zląkłem się. Piotr się zląkł! Piotr, który porwał się na tłum fotrójców w obronie mistrza. Zląkł się? Kogo? Służącej? Odźwiernej Kajfasza? I nim kury zapiał dwakroć, trzy razy zaparł się swojego mistrza. Ten pewny siebie Piotr. Tak. Nim dwakroć kur zapiał, ja trzy razy zaparłem się swojego mistrza. Tak. Ale on mi to przepowiedział. Ale cóż, poznali mnie tu przy ognisku. Otoczyli, jak stado wilków otacza swoją ofiarę. Zakrzyczeli. Nie krzycz. Nie krzycz, bo jeszcze zwabisz tu zgraję żołdaków. I resztę nocy przesiedzisz w lochu pałacu Kajfasza. Mistrz, czemuś ty odszedł od nas? Zostawiłeś nas samych. Jesteśmy jak owe pisklęta, którym jastrząb porwał matkę. Mistrz. Spojrzyj, Piotrze. Oto baranek Boży, okuty w łańcuchy, wypoliczkowany, opluty, skazany na śmierć przez najwyższą radę. Idzie cicho, bez skargi. A ty go nie znasz? Piotrze! Jezu, mistrzu mój, jam zawinił, przebacz. Wściekłość mnie ogarnia na myśl, że nie możemy wykonać wyroku śmierci wydanego przez najwyższą radę, zanim od Piłata nie dostaniemy na to pozwolenia. Głęboko nad tym ubolewać trzeba, że naród przez Boga wybrany jest pod władzą rzymską. Lecz ten Galilejczyk jest nie tylko przestępcą wobec naszych spraw. On jest burzycielem narodu, dlatego też namiestnik musi go skazać na śmierć. Przychodzą z tym Galilejczykiem. Tuśnięco! Albusiówce! Albusiówce! Jesteśmy na podłużu namiestnika! Każdy musi zachować spokój! Niech żyje Piła! 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 Czego żądacie? Przyprowadziliśmy wielkiego zbrodniarza, którego prosimy osądzić. Weźcie go wy sami i według waszego prawa osądźcie. Myśmy go już osądzili i według naszego prawa on musi umrzeć. Ale jak wiadomo, nam nie godzi się nikogo zabijać bez twojego pozwolenia. O co oskarżacie tego człowieka? On musi umrzeć! Za śmierć! Nie chcemy ci tu przypominać jego wielkich wykroczeń wobec naszych spraw. Ale wiedz, że on podburza lud przeciwko tobie i cesarzowi. Masz na to świadków? Mamy! Mamy świadków! On musi umrzeć! On mówił, że nie godzi się płacić podatków cesarzowi. Tak mówił! Nazywał siebie królem żydowskim! Ty jesteś królem? Tak. Ja jestem królem. Ja się na to narodziłem,
I na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Prawdzie? A cóż to jest prawda? Żadnej winy w nim nie znajduję. Jak to żadnej winy? On musi umrzeć! Za śmierci! On musi umrzeć! Za śmierci! To dziwne. Nie znajdujesz w nim żadnej winy, choć on podburza lud od Galilei aż dotąd. Od Galilei aż dotąd? Czy on jest Galilejczykiem? Tak, on jest spod władzy Heroda. To zaprowadźcie go do Heroda. Niech on go osądzi. Do Heroda! Na śmierci! On musi umrzeć! Na śmierci! Mężu mój, co się stało? Ten Jezus z Nazaretu, wiesz, jestem do głębi poruszony. Sposób zachowania się tego Galilejczyka jest tak uderzający, że wydaje on mi się być kimś większym niż tylko człowiekiem. Proszę cię, nie miej nic do czynienia z tym sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się z jego powodu. Odesłałem go do Heroda. Spodziewam się, że ogłosi go niewinnym. W każdym razie uwolniłem się od konieczności sądzenia go. Ciekaw jestem. Gdy Herod usłyszał, co się stało, bardzo się ucieszył. I twoje zarządzenie bardzo mu się spodobało, bo już od dawna pragnął widzieć Jezusa, ponieważ wiele o nim słyszał. Teraz Herod przesyła ci podziękowania i ukłony, ale zarazem odsyła ci też Jezusa. Odsyła? Zupełnie się na nim zawiódł. Spodziewał się, że zobaczy jakieś cuda przez niego zdziałane i wypytywał go wiele, ale on mu nic nie odpowiadał. Herod wraz z wojskiem naigrał się z niego i obruszył go w białą szatę, odesłał do ciebie. I nie wydał wyroku? Nie. Postawiliście przede mną tego człowieka jako burzyciela ludu. Lecz ja, badając go wobec was, nie znalazłem w nim żadnej winy. Podobnie jak Herod. On musi umrzeć! Na śmierci! Słuchajcie, jest taki zwyczaj, że na każde święto wypuszczam wam jednego więźnia według waszego wyboru. Mam jednego, bardzo niebezpiecznego zbrodniarza imieniem Barabasz. Został on wtrącony do więzienia za bunt i morderstwo. Był postrachem wszystkich i każdy się cieszył, gdy go uwięziono. Przyprowadźcie Barabasza. Daję wam do wyboru między Jezusem a Barabaszem. Barabasz popełnił jedno morderstwo, a Jezus popełnił ich setki, gdyż setki odwrócił od prawdziwego Boga i tak zabił ich duchowo. Żydzi, Żydzi, czy jeszcze nie wiecie, kogo macie wybrać? Którego chcecie, abym wam wypuścił? Barabasza! 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 Uwolnijcie Barabasza, a Jezusa ubiczujcie. Niech będzie ukrzyżowany! Ukrzyżuj go! Na krzyżu! On musi umrzeć! Na krzyżu! On musi umrzeć! Cóż złego on wam uczynił? Na śmierci! On musi umrzeć! Na krzyżu! On musi umrzeć! Na krzyżu!
Herod, do którego go odesłałem, także nie znalazł w nim winy. Na wszystkim! On musi umrzeć! Na wszystkim! On musi umrzeć! Na wszystkim! On jest niewinny, nie zasługuje na śmierć. On musi umrzeć! On musi umrzeć! Na wszystkim! On musi umrzeć! Na wszystkim! Kazałem go ubiczować. Na wszystkim! Okrzyżuj go! Na wszystkim! On musi umrzeć! Na śmierci! A potem go uwolnię. Na wszystkim! On musi umrzeć! 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 Przyprowadźcie Jezusa. Patrzcie, oto człowiek. Bracie! On musi umrzeć! Na wszystkim! On musi umrzeć! Na śmierci! My mamy prawo, a według prawa on musi umrzeć, ponieważ czynił się Synem Bożym. Skąd jesteś? Nie mówisz ze mną? Nie chcesz ze mną mówić? Czy wiesz, co ci grozi? Grozi ci śmierć. Czy widziałeś już kiedyś człowieka ukrzyżowanego? To straszna śmierć. Posłuchaj, chyba wiesz, że mam władzę cię uwolnić, ale mam również władzę cię ukrzyżować. Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci ona nie była dana z góry. Z góry? Kogo masz na myśli? Cesarza? Większy grzech ma ten, który mnie wydał w twoje ręce. Kajfasz? Nic więcej nie masz mi do powiedzenia? Żadnej winy w nim nie znajduję. Jeżeli go wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarza. Każdy bowiem, kto czyni się królem, sprzeciwia się cesarzowi. Czy króla waszego mam ukrzyżować? Nie mamy króla, tylko cesarza. Przynieście wody. Nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego. To wasza sprawa.